Witajcie moi kochani! W dzisiejszym odcinku omówię sobie o tym, jak interpretować sny. Będzie to jeden z takich luźniejszych odcinków, bardziej stylu pogadanki, jak ostatni o Leszy, Krzymi, Duszkach Leśnych i tak dalej. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Po pierwsze, w interpretacji snów bardzo jest ważne odczucie osobiste interpretacji osoby, która sobie ten sen przyśniła. Jeżeli pomagamy komuś, oczywiście możemy podać symbolikę, podać własną interpretację, jednak odczucia i sugestie tej osoby, która wyśniła ten sen, są bardzo ważne. One potrafią nas nakierować na najróżniejsze podpowiedzi, wskazówki, na odpowiednie interpretacje, bo niektóre symbole są do siebie bardzo podobne. Albo jeden symbol ma wiele, wiele wariantów, które można lekko zmienić odnośnie do sytuacji osoby, która sobie ten wariant, ten sen, który ma ten wariant, właśnie przyśniła. Kolejną istotną rzeczą jest to, żeby nie zadać całego snu, jako całokształtu, bo wtedy można przegapić wiele rzeczy, wiele istotnych, potrzebnych elementów i szczegółów. Gdyż w śnie ważne jest, żeby pamiętać jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej szczegółów. Więc sny interpretujemy przy pomocy scen. Jedna scena, druga, trzecia i tak dalej. I niech osoba, która jakby wyśniła ten sen, wam te sceny podawała. Nie proście o opisanie całego snu, bo będzie szybciej, ale i niedokładniej, i niepoprawnie. I można przeoczyć coś, co kompletnie odwróci interpretację do góry nogami. Kolejną ważną kwestią jest to, żeby zwracać uwagę na szczegóły. Nie wszystkie szczegóły są istotne, ale takie wybijające się, zapadające mocno w pamięć, typu cygaro, klucz, pióro, kulka, jakiś wisiorek, figurka, coś, co po prostu osobie, która to przyśniła, najbardziej ugrzęzło w pamięci, jest istotne. Na takim szczególe trzeba chwilę posiedzieć, bo on może pomagać interpretacji. Drugą istotną rzeczą są rośliny, jak i zwierzęta. One mogą mieć ze sobą ogromne przesłanie. Jeżeli osoba jest w stanie rozpoznać gatunek kwiatka, albo tyle go opisać, że my sami jesteśmy w stanie pomóc, co to za roślina, albo jakie to zwierzę, może to jest łatwiej, to naprawdę możemy pomóc. Ta interpretacja będzie bardziej dokładna. Kolejną ważną rzeczą są liczby. Godzina, liczby, które zapamiętujemy podczas snu, czyli stacja, numer domu, cyfra, co przewidzia się w rozmowie, ale również mniej oczywiste, typu liczba osób. To również może nas nakierować na to, co z czym się je i pokazać nam symbolikę, kolory. Jeżeli jakiś kolor wyróżnia się z tła, jak na to niebieski, zielony, czerwony, jakikolwiek. Na przykład otoczenie jest raczej w ciepłych barwach i nagle przychodzi ktoś w niebieskiej sukience. To ten niebieski kolor jest jakby jeden z głównych, który powinniśmy interpretować w pierwszej kolejności. Bo on właśnie wskazuje nam na coś, co może nas naprowadzić. Bo kolory również mają swoją symbolikę. Kolejną rzeczą to są kto się śni. Bardzo często sny mają różne interpretacje w zależności od tego, kto się nam przyśnił. Matka, koleżanka, ojciec, brat, no po prostu jaka sytuacja? Sytuacja plus osoba. No i często właśnie relacje z tą osobą są bardzo istotne. Jednak niektóre sytuacje, kiedy interpretacja relacyjna nie za wiele nam daje, warto skupić się na symbolice imienia danej osoby. Bo podświadomie możemy właśnie tego potrzebować, symboliki tego imienia. To może być wskazówka. Również bardzo ważne jest, jeżeli ktoś nieznajomy, ktoś, kto wygenerował nasz umysł, przedstawia nam się w śnie, to jego imię już na pewno 100% jest ważne i istotne. Imiona osób znanych wchodzą w grę tylko wtedy, kiedy ogólny zarys sytuacyjny nie wystarcza. Kolejnym ważnym aspektem są tak zwane frazy łączone. Czyli taki prosty przykład. Śmieci ciężarnej. Okej. Nie znajdziesz takiego nigdzie. Bo z reguły korzysta się ze słowników, cenników, albo książkowych, albo internetowych. I jedne i drugie są poprawne, to trzeba zaznaczyć. Jednak nie mają pełnej obrazu. Dlaczego? Bo te sytuacje są bardzo specyficzne. Wtedy takie frazy rozbijamy na pół. Śmierć i ciąża.
Tyle. Nie skupiamy się bardzo mocno na tym, co jest tą ciążą. Nie szukamy podtypu, tylko idziemy w tę główną charakterystykę samego zjawiska. I porównujemy główną charakterystykę śmierci i główną charakterystykę ciąży. Akurat w tym przypadku zauważymy wiele podobieństw. To, że się to trochę uzupełnia, trochę do siebie dodaje, ma zbliżoną, bo tu i tu jest jakaś zmiana. Tutaj to cięższa, tutaj bardziej szczęśliwa, a więc porównujemy to, łączymy. Możemy w tym wypadku połączyć te dwie cechy i zinterpretować to razem, jako jedną. I już jest lepiej. Często właśnie takie pary, które zostaną dobrze dobrane, są albo uzupełniające się, albo dopowiadające sobie nawzajem, albo bardzo, bardzo podobne w znaczeniu, wręcz niemal identyczne, ale, co oczywiste, zdarza się również sprzeczne lub kompletnie niezwiązane. Wtedy po prostu trzeba się troszeczkę bardziej namęczyć nad dobraniem takiej symboliki. Nie jest to łatwe. Ale ważne, jeżeli mamy frazes, czyli czyn składający się z dwóch słów, dwóch rzeczy, które potem upraszczamy sobie, to najpierw interpretujemy sam frazes i dopiero interpretację frazesu, to co mamy z tych dwóch słów, dodajemy do tego interpretację poszczególnych elementów, tych szczegółów, tych liczb, tych cyfr, tych imion, tych kolorów, czegokolwiek i dopiero z tego tworzymy całą ogólną interpretację snu. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że sen to miszmasz. Jeden sen się kończy, zaczyna się kolejny. Przeskakują. Sceny się urywają. Czas w śnie jest dużo dłuższy niż w rzeczywistości, więc sen potem w pamięci się kumuluje, skraca się. Więc wypadają różne rzeczy. Nasz mózg zostawi to, co uznaje za potrzebne. Więc nie ma sensu doszukiwać się, a co się stało pomiędzy dwoma kompletnie spokrewnionymi scenami. Nie. Zostawiamy to. Jeżeli coś się tam działo, to mózg stwierdził, że nie, to nie jest potrzebne. Nie domyślamy się, nie doszukujemy się tego. Nie kombinujemy. A może stało się to i to. Nie. Zostawiamy w spokoju. Mamy dwie sceny. Jeżeli są zupełnie spokrewnione. To zostawiamy i interpretujemy razem. Granica snu między snem, bo w jednej nocy można się przyjrzeć nawet 10 różnych snów, jak nie więcej, jest zaznaczona najczęściej tym, że się albo ktoś budzi, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to się przebudza, nawet niewyczuwalnie, na parę sekund, także lecę sobie to sprawę nie zdaje. Albo dzieje się coś, co jasno sugeruje granicę, czyli nie wiem, osoba mówi, że no dość długo nic się nie śniło, potem skakuje coś kolejnego. Albo nie była pewna, co się dzieje, bo to już kompletnie tak odpada. No i wtedy, jeżeli osoba ma przeczucie, że no to nie jest już związane, to zrozumiem to okej, okay, to nie jest już związane, to był kolejny sen. Skupiam się tylko na tym jednym konkretnym. To jest też tak, że jeżeli śniło się dużo snów, to mózg wykasowuje te pozostałe, zostawia do interpretacji ten jeden właściwy, ewentualnie drugi w szczępkach, albo przez przypadek, albo jako asystent. Chociaż z reguły skupiamy się na jednym śnie i nie doszukujemy się jakichś skomplikowanych powiązań. Ewentualnie i wyłącznie w tym momencie, kiedy za Chiny ludowej nie idzie czegoś sensownego ułożyć, bo i takie sytuacje się zdarzają. Kolejna taka wskazówka. Szukajmy nie tylko w sennikach, ale i w mitologii, wszelkiej maści mitologii, w skojarzeniach i w przeżyciach osoby, która się to przyśniło. Czyli mamy węża, symbolika węża nie pasuje, no to pytamy, okej, masz jakieś skojarzenia z wężami, masz jakieś wspomnienia z wężami, masz jakieś doświadczenie z wężami i skupiamy się bardziej na tym, jeżeli symbolika węża zupełnie nie pasuje do tego, co przeżyła osoba albo w ogóle rozwala całą koncepcję tego snu, no to szukamy głębiej w tej osobie. Jeżeli nie, no to nie wiem, zerkamy do mitologii. No fajny przykład ze ślimakiem. No, ślimak, no co może być ślimak? Ja nie opowiadam całego tego snu znajomego, ale powiedzmy krótko, ślimak ma coś takiego jak swoją nóżkę, swoją różdżkę. Długo, nie pamiętam dokładnej nazwy, jednakże symbolizowała ona to w dawnych czasach, w mitologii głównie. Miłość, była to jakaś tam, miał to być jakieś związane do Amora. I ślimak ogólnie miał symbolizować przez to powolną miłość. I tak ogólnie doszło się po odczuciach, po mitologii, po takich duperelach związanych właśnie ze
symbolem ślimaka, bo on był główną otoczką tego snu, do tego, o co tak naprawdę chodziło, że to było, że dobrze pamiętam, niepogodzenie się z jakąś miłością, że odczuwało się coś do kogoś, jakieś tam uczucie, które było niepożądane tak naprawdę i nie chciał się do uczucia przyznać, coś w tym stylu. I akurat się dosyć dobrze sprawdziło. Ważna jest także elastyczność w interpretacji. Robisz jedną interpretację, ogólną. Odpowiedź brzmi na przykład: ok, wszystko fajnie, ale jestem singielką. Ok, zmieniasz, dostosowujesz ją do nowego faktu. Albo na przykład: wszystko fajnie, tylko ja jeszcze jestem dzieckiem. Czyli ok, dobra, czyli zmieniam interpretację do tego faktu, że jeszcze ta osoba jest młoda, że jeszcze uważa się za dziecko, że jeszcze... To może na przykład boisz się dorosłości, boisz się przemijania, boisz się tego, że zapomną coś w tym stylu, że tęsknisz ze swoimi latami dzieciństwa, no może po prostu w tym wypadku nie spasować. Oczywiście tak mówię z głowy w tym momencie, bo mówiłam, to będzie bardziej luźny filmik. Ogólnie, kiedy już zlepimy to wszystko, skupimy się na każdym z tych elementów, warto jeszcze wypytać, czy nie było czegoś znajomego. Czyli czy w śnie nie pojawił się przedmiot, który jakby nie jest jest przedmiotem coś na użytku tej osoby. Czyli na przykład, nie wiem, randomowo pokażę, bo mam okaz pod ręką, nie wiem, coś takiego, co ona kojarzy, czyli na przykład twój własny rysunek. Czy coś takiego się nie pojawiło? Jeżeli się pojawiło, osoba to rozpoznała, no to wtedy możemy jeszcze wypytać o możemy poszukać symboliki też tego przedmiotu, albo oraz wypytać o to, co ta osoba czuje, ma związanego z akurat tym, a tym obiektem. Warto jeszcze, kiedy już to wszystko mamy, te imiona, te liczby, te kolory, te rośliny, to się nam wykluczaliśmy, poszukaliśmy w mitologii, poprosić tą osobę o samodzielną interpretację, czyli jeżeli komuś interpretujemy, to nie wysyłamy mu tylko naszej interpretacji, tylko symbolikę każdej jednej rzeczy, którą interpretujemy, naszą opinię na każdy ten temat, który poruszyliśmy. Ja zachowuję tego dla siebie. Nie wiem, jeżeli znajdziemy coś w mitologii, coś tutaj, gdzieś tam, w jakichś innych źródłach, co wydaje nam się być pomocne, też to wysyłamy i potem prosimy o spróbowanie samemu tego zinterpretować. Spróbować coś zrobić i porównać i uzupełnić, bo to pozwoli po prostu lepiej rozumieć to, co ta osoba może czuć, bo jednak odczucia to podstawa, zwłaszcza przy czyichś snach. Wiadomo, jeżeli samemu sobie interpretujemy, no nie trzeba o to prosić, no bo co, sami sobie to robimy. Jednak niektóre osoby, nawet jeżeli umieją interpretować sny, lubią skonsultować to z osobami, które też to robią, dla upewnienia się, czy poszły dobrym tropem. Szczerze, nie powinno się to robić. Jeżeli samemu umiesz, to zostaw to w spokoju. Umiesz, wiesz co zrobiłeś, czujesz się na siłach, jest okej. Okay. Nie konsultuj tego, bo może być na sobie, która się na tym nie zna, na sobie, która podejdzie do ciebie lekkomyślnie, albo na sobie, która po prostu pobawi się do tego zabawy i ignoruje cię, zrobi ci większy mętlik, albo jeszcze cię wyśmieje. To jest twój ser, twoja interpretacja jest najbardziej poprawna. W przypadku, kiedy nie umiesz interpretować snów, prosisz kogoś o pomoc, kto się na tym zna, widzisz, że osoba skupia się na każdym kroku, tego powoli, wypytuje o praktycznie wszystko, co się da, bo się da ci, nie wiem, godzinę, dwie, trzy czasami. Więc na tydzień wybrałam sen przez 4 dni, jeden i ten sam. Też takie rzeczy się zdarzają, bo te sny, jak mówiłam, są mega skomplikowane, mają mega głębokie podłoże. No to cóż, no to po prostu to ty robisz swoją interpretację i wtedy, kiedy po prostu nie znasz się na tym, przyjmujesz identytę drugiej osoby za bardzo poprawną, jeżeli widzisz, że ona się tym zna i się stara. A swoją interpretację też traktujesz jako dobrą. Może nie idealną, może coś przeoczyłaś, może czegoś nie rozumiesz, ale czujesz, że powinna być uwzględniona. I razem z tych dwóch interpretacji wtedy tworzysz tą, jakby powiedzieć, najbardziej oficjalną. Wszak osoba, nawet najbardziej profesjonalna, nie siedzi ci w głowie. Nie zna wszystkich twoich wspomnień, wszystkich twoich przeżyć, wszystkich twoich marzeń, planów. Nie zna wszystkich relacji z różnymi ludźmi. Nie zna swoich uczuć na wszystko. Nie zna tego.
Bo na przykład może się okazać, jakieś imię ci się podoba lub nie. I mimo, że to w górę rysunku nie ma znaczenia, to samo, czy lubisz jakiś kolor, czy nie, to może okazać się, żeby to był taki mały pstryczek, który nakieruje w późniejszym czasie. Sny są skomplikowane. Sny są płynne. Sny są indywidualne. Ciężko poprawnie kogoś, jeżeli sobie nie chce współpracować, jeżeli ktoś zadaje wam najgłupsze pytania, najbardziej oczywiste, albo dopytuje się 13 razy, czy dobrze zrozumiał, to nie dlatego, że jest, no nie wiem, głupia osoba, to dlatego, że chce zrobić to poprawnie. I to jest akurat dobre, że dopytuje, że zadaje na przykład są pytanie, by zobaczyć, czy odpowiedź na pewno jest identyczna, że prosi o charakteryzowanie czegoś, bo on chce wejść w, jakby w cudzysłowie w ciebie. Bo jeżeli nie umiesz wejść do swojego snu, interpretująca musi mieć jak największy kontekst sytuacji. Na przykład jeżeli medytowałeś przed tym snem, to możesz powiedzieć, z jaką intencją i co ci się tej medytacji pokazało. Na przykład, bo to może pomóc. Albo ten sen śnił mi się po kłótni z kimś. Kontekst często ułatwia. Czyli kontekstu nie ma, to sen może być po prostu zwykłym, symbolicznym wołaniem właśnie podświadomości czy nadświadomości. I tyle, ale jeżeli kontekst był i czujesz, że kontekst może pomóc, to go podaj na samym początku, bo kontekst często zmienia interpretację. Na przykład zwykły sen z latarnią, kółkami, etc. No, ma już tam prostą symbolikę, ale kiedy powiesz się, że na przykład no, przed tym, tego samego dnia, przed snem, no tam lub trochę wcześniej, medytowałam z intencją, dajmy na to odniesienie swojego bóstwa przewodniego, albo przewodnika duchowego, czy coś w tym stylu. Taki przykład z głowy. To symbolika się zmienia. I nagle ten sen takiego zwykłego, nudnego, dość przeciętnego snu wchodzi na wyższy level. Kontekst pomaga bardzo często. Więc jeżeli zrobiłeś coś, stało się coś ciekawego, coś, co może nawiązywać, powiedz, kontekst może pomóc. Dobrze, wydaje mi się, że to jest już chyba wszystko na temat interpretacji snów, co mogę powiedzieć. Oczywiście będę coś zapomniał, bo jak widać, jest to spontaniczny filmik. Więc, no cóż, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Poprosiłabym o lajki, subie, komentarze z propozycjami na ten odcinek, albo ogólnie co uważacie. Zaraz się z wami żegnam. Bye!